Hej, widzisz, spacerzyliśmy w kolejnym filmie z serii Pokémon Scarlet. No i ostatnio zakończyliśmy grę właśnie tutaj, w zasadzie pod wejściem, raczej wyjściem z miasta. Znaczy w sumie wyjście to bez znaczenia. Dobra, więc w dzisiejszym odcinku troszeczkę poeksplorujemy sobie miasteczko, którego nazwy muszę sobie przypomnieć, czyli Masegoza. Miasteczko, w którym mamy naszą szkołę. Okej, ale szkoła może poczekać, szkoła nie ucieknie, można sobie pochodzić, popatrzeć, poszukać. Czas mija, pogoda się zmienia. Słyszałem, że dzikie Pokémony też zmieniają się, w zależności od pogody i pory dnia. No to fakt, w zależności od pory dnia czy pogody możemy spotkać różne Pokémony w różnych miejscach. Dobra, tutaj mamy naprawdę masę różnych miejsc, różnych osób, z którymi można pogadać albo i nie. Tu też mamy w sumie Magikarpie, z którymi mogę powalczyć czy nie mogę? Chyba nie bardzo. No właśnie, chciałoby się wejść do wody, ale póki co jeszcze nie można. Dobra, no to tak, skoro nie można wejść do wody, to trzeba zobaczyć, co tam jest. Ogromne. Te Magikarpie? No dobra, w każdym bądź razie, tu jest jakiś przedmiot, to o czymś gadają, jest Bronzong. Max Revive. Dosyć cenny itemek. Dobra, tu mam jakieś dziwne, wielkie schody, czy to jest jakieś... Nie, to są schody. Myślę, że to może jakaś ta... arena dla widowni, czy coś takiego, ale co by miało być na tym stawku tutaj? Dobra, tu też mamy centrum Pokémon zaraz, bo tu mamy jedno z wyjść. Tu też możemy sobie kupić parę jakichś smakołyków i różności, żeby zyskać jakieś dodatkowe efekty. Mamy Raid Power, Catching Power, Egg Power. Są tutaj różności na poszczególne typy. W zasadzie w każdej budce z jedzeniem, w niemal każdej restauracji mamy właśnie takie różne potrawy z efektami. Dobra, natomiast tu jest jeszcze przedmiot. Dobra, Suit Ball. Bardzo wartościowy przedmiot, który zwiększa szczęście Pokémonom, gdy te trenujemy na przykład. Dobra, i w sumie tutaj więcej nic nie ma. Muszę przejść aż tam z powrotem, żeby móc przejść naokoło. No niestety, murku nie przeskoczymy, przynajmniej na razie. Dobra, idziemy. Proszę sobie oddać troszkę kamerę, będziemy więcej widzieć. Dobra, to się prosi, żeby coś jeszcze było, ale nic nie ma. Dobra, nic ciekawego ci ludzie raczej nie mówią. Tak, tak bardzo się chce spać. Dobra, tu mamy centrum Pokémon, które można by... Czy jest sens odwiedzać? W sumie to niekoniecznie. Dobra, ale skoro już tutaj jestem, to może zobaczę, czy nie trzeba zrobić jakichś zakupów. Na przykład dokupić, nie wiem, 27 Pokeboli, wow. Dobra, więc to na tyle. Ogólnie Pokédoll to też jest przedmiot, który mógłby być całkiem tutaj użyteczny, z tego względu, że gdybyśmy na przykład wpadli na jakiegoś mocnego Poxa, no to jest trolem, żeby uciec. A przedmiot ten mógłby nam trochę pomóc. Dobra, tam są jakieś gostki z Pachirisy. Dobra, pójdźmy na drugą stronę miasta. Tam jest więcej sklepów z kolei. Także sobie troszkę połazimy. Nie wszędzie można wejść. Na przykład tutaj nie da się wejść. Ogólnie punkty, gdzie da się wejść, są oznaczone właśnie takie jak na przykład tutaj chodnikiem. Co my tu mamy? A, tu mamy sklep, Chansey Supply, gdzie możemy sobie kupić głównie właśnie takie wzmacniacze na czas walki, bądź leki ziołowe, które są gorzkie i obniżają szczęście Pokémonom, więc na razie z tego nie korzystamy. Oczywiście leki bardzo nie ma co kupować, bo ich bardzo dużo się znajduje. No i dobra, szukamy jeszcze jakichś sklepów, może coś ciekawego tu znajdziemy. W sumie tu mamy jakiegoś uczniaka, może z nim pogadać. Słyszałem, że gdzieś tutaj sprzedawane są kanapki, ale gdzie? No cóż, poszukamy i znajdziemy. Dobra, tu można przejść w sumie nawet też idołem. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś tutaj coś się nie kryje. Póki co nic nie widać, apki, nie apki, w różnych rzeczach ludzie rozmawiają. Dobra, i tak obeszliśmy sobie w kółko. No dobra, no to teraz tak, tutaj w zasadzie mamy salon optyczny, gdzie możemy sobie kupić na przykład okulary. No okulary między innymi też przeciwsłoneczne, więc możemy też naszą postać troszeczkę podtuningować, niech to się tylko załaduje. No i tu mamy różnego rodzaju oprawki korekcyjne, w sensie no pewnie bardziej takie jako korekcyjne.
Dobra, tu mam jakieś takie półramki. O, sunglasses, a to takie się półzabarwione. Half-frame sunglasses. To w sumie całkiem ciekawie one wyglądają, nie powiem. No dobra, ale nie będę tutaj marnował pieniędzy, bo to nie są tanie rzeczy. Tak wam tylko pokazuję, że można. Dobra, tu też coś mamy. Co to mamy? Nakrycia głowy z kolei. Tu możemy kupić różnego rodzaju czapeczki, ale ja czapeczek za bardzo nie lubię. No ale kupić można. Sporty cap to pewnie czapka z daszkiem. No a jakże z tym? Kurczę, nie pamiętam jak on się nazywał. Bolthound, o. Z 8. generacji. Dobra, na razie nie chcemy. No dobra, co więcej można tutaj kupić? Jakieś takie zwykłe ciuszki, to by mnie bardziej interesowało, nie w tym mundurku, ciągle tylko popylam. O, tu ogólnie mamy też salon fryzjerski chyba. Z tego co kojarzą. Tak, tu możemy sobie fryzurkę zmienić naszej postaci. 3000 to kosztuje, więc no może na razie podziękujemy. Natomiast no, gdybym nie miał co z pieniędzmi robić, to mógłbym skorzystać. Na razie bida jest. Jestem tylko biednym studenciną. Albo nawet i nie studenciną. Dobra, tu z kolei mamy plecaczki. A, dobra, już mi się nie chce chodzić po tych sklepach. Tutaj coś jest. A tu chyba też będą jakieś... welcome to Picnacks, I'd like to buy... A co tu mamy? A, to są nakrycia na stół. Dobra, i różnego rodzaju rzeczy do stolika. Okej, bo ogólnie też możemy tutaj robić pikniki z Pokemonami, tylko że do tego przejdziemy później, to możemy kupić nakrycia stołu. Okej, dobra, tu też centrum Pokemon jest i owszem jest. Dobra, o. O, to jest ciekawe, mogę wejść? Mogę. Dobra, więc zobaczmy co ciekawego jest na dachu. Skoro można wejść tak wysoko, to coś musi tam być. Tylko gorzej będzie z zejściem, jak sobie pomyślę, że znowu mam to schodzić. Ogólnie takie wchodzenie na dach będzie miało sens, ale to raczej później. Nie, na razie to nie miało sensu. O, możemy spaść. Rotofon nas poratuje, super. Później będzie miało to więcej sensu, ale dlaczego, co i jak, to jeszcze powiem. Dobra, tutaj sobie gdzieś ludzie chodzą, tu są z Pokemonami, znowu, ile tu Pachirisu jest? Dobra, co my mamy w ogóle z tej strony miasta? Zobaczmy, popatrzmy po sklepach, tu możemy kupić, co możemy kupić? Żarełko możemy kupić banany. W sumie możemy kupić, bo to nie są drogie rzeczy, a mogą mi się do czegoś przydać. Dobra, płacimy hajsem. Dobra, po dwa. Truskaweczki, mamy też pomidory, a w torbie nie mam pomidorów, więc w sumie dobrze było mieć, aż sam się zaczyna powoli głodny robić, jak patrzę na to jedzenie. I mamy jeszcze pikle, czyli ogórki konserwowe chyba to były. Dobra, natomiast tak, co my tu jeszcze mamy? Tu też możemy kupić żarełka. Hola, mamy tutaj świeże produkty Delicious. Mamy jajka na przykład. Jajka też się nam przydadzą. W ogóle tutaj robimy coś takiego jak kanapki, tak jak robiliśmy zupy w poprzedniej generacji, tak tutaj. Zaraz zupy. Jakieś się gotowały, już nie pamiętam. Jajko, aż tak dawno się grało w Zod Shield, że aż człowiek zapomniał. Parę lat to było, jakby nie było. Natomiast można tam było kuchcić. Tak samo tu też można robić kanapeczki. Dobra, co więcej tutaj mamy? Tutaj więcej nic nie mamy. Tu jeszcze coś jest. To, co tu możemy kupić? Warto jest mieć różne rodzaje jedzenia. A tutaj możemy, zjeść obiadek, który też nam coś podniesie, różnego rodzaju rzeczy, jakieś item dropy, egg powery i inne takie. Tak jak właśnie opowery, tylko że one są zaaplikowane na stałe, z tego co pamiętam, do momentu aż czegoś nie zjemy. Tu też mamy, czy nie zjemy, czy, albo nie zjemy czegoś innego, albo no mniej więcej coś takiego, ale fajne. Lemon gelato, czy jakby cytrynowa galaretka w kształcie Pikachu. Ciekawe. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu też mamy jakieś żarełko zapewne. Jak widzimy z tyłu, to mamy żarełko. Tu mamy jakieś jakby sushi, albo nie wiem co. Seafood pasta, owoce morza, może bardziej o to chodzi. No dobra. Jakbyśmy chcieli, potrzebowali czegoś wzmacniacza, to można coś zjeść. Tu też coś jest. Chyba wszystko są restauracje. Tak, kafejkę tu mamy. To też możemy zjeść, ziemniaczki na ostro, lemoniadę, kawę możemy wypić.
No więc jest różności. No i to chyba jest tak. O, to jest jeszcze jakiś bar kanapkowy. A tu możemy kupować już gotowe kanapki, z tego co pamiętam. Nowe kanapki i tu możemy się też nauczyć przepisów. Zrobiłem takie, dodałem takiego nadzienia i zrobiłem to w ten sposób. O, witaj, wybacz. Przecież się zauważyłem, opracowałem nowy przepis na kanapki, jak widzisz. Więc moim marzeniem jest odkrywanie nowych przepisów godnych poziomu mistrza, więc powiem ci kilka. Myślę, że mogą ci pomóc. Albo że jak będę miał, to mam przynieść kilka, tak? If I think, jak wymyśli recepturę, dobra. Natomiast tu możemy kupić ogólnie też kanapki i one ten sam efekt będą miały. Tylko właśnie tu warto jest przychodzić do barów kanapkowych po nowe przepisy na kanapki. Dobra, tu też są ludzie z Pokemonami. Za bardzo to chyba nic, nikim nie pogadamy. No w ogóle tu jest mało osób do pogadania. W porównaniu z poprzednimi grami Pokemon, gdzie dało się zagadać do każdego. Nie masz. No dobra. Idąc dalej, można się jeszcze tu przejść na dół. Dobra, tutaj jeszcze mamy pole do walk, ale żadnych itemków tutaj nie widzę, więc w sumie bardzo chyba też nie ma sensu i tu chodzić. Tu też na bardzo nikt nie jest rozmowny. To miasto to chyba będziemy z godzinkę zwiedzali, bo jest naprawdę duże. Dobra, tu też można coś dobrego kupić. Lody dla ochłody, rozmaite. Dobra, czy coś jeszcze ciekawego tutaj jest? Z tej strony chyba nie do końca, tu jeszcze coś jest, tu jeszcze nie byłem. To też chyba będzie jakaś kawiarnia. Seabreeze Cafe. Też można wziąć kawę i też ostre ziemniaczka. To w sumie nie byłem w tym. Dobra, pójdźmy jeszcze w tę stronę. Zobaczmy, czy tu jakieś itemki się nie kryją. Bo gdzieś coś może być. Oj, owszem jest. Dobra, mamy Potiona. I coś jeszcze. Super Potiona. Spoczko. Dobra, także się rozglądamy. Tam mamy jeszcze jakiś sklepik. Gdzieś tu jest właśnie ten jeszcze sklep Deliver Presents, o którym wspominała Nemona wcześniej. Nie wiem, czy to nawet ten nie będzie. Nie, to jest jakaś żarłodajnia też grillowa, coś. Fruit Punch. Rozmaite rzeczy tu są. Dobra. Idąc dalej, tam wszędzie każdy ma paczylisu. O co chodzi? Dobra, też warto płacić po tych uliczkach właśnie, bo nigdy nie wiadomo, gdzie coś się kryć może. Dobra, na te uliczki to lepiej sobie przybliżyć tą kamerę, bo za daleko aż się odsuwa. Dobra, tu mamy południowe, znaczy te, tam jest północ, zachodnie wyjście z miasta. Południowym my weszliśmy. Dobra. Czy coś jeszcze ciekawego tutaj znajdę? Na razie nic nie widzę. Więc obeszliśmy w zasadzie miasto dookoła. Chyba praktycznie już z każdej strony. Jeszcze tam na dole nie byliśmy, w sensie tam w zachodniej, we wschodniej części. Jeszcze dołem, żeby się przejść, trzeba by coś wymyślić. A to chyba było trzeba zajść od tamtej strony. Też nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, bo na tym placu już byłem. Prawda, nie sprawdziliśmy jeszcze każdej jednej żarełkodajni, jaka tutaj jest, ale tak jak wspomniałem, żarełkodajnie póki co nam nie dają jeszcze nic wartościowego. Dobra, gdzieś tu jakaś muzyczka gra. O, ktoś z gitarą. Mesagoza, miasto nauki, gdzie płonie pasja uczniów. Płonie w sensie, że się wypala? Dobra. Chyba starczy już tego łażenia po mieście. Pójdźmy na uczelnię, bo tam się troszkę zejdzie. No więc dzisiaj taki odcineczek bez walk niemalże. Chociaż na uczelni, kto wie, może ktoś nas wyzwie do walki. Dobra, tam coś jeszcze jest. Dobrze, że przyuważyłem. Dobra, Ether, czyli dodatkowe leczonko pipi. No dobra, więc idziemy w stronę naszej uczelni. O, jak ktoś przygnębiony. Chociaż nie, waleczka będzie. I to za moment. Coś tu się dzieje. Któż to? Cóż to za ludzie w dziwnych kaskach? Hełmach? Jakkolwiek by to określić. Nie rozumiesz? Jeśli dołączysz do teamu Star, czyli zespołu gwiazdy, zabłysniesz jak nikt. Cisza. Serio?
Co jest z tobą? Nie chcesz zabłysnąć pośród przyjaciół jak my? Nie do końca. A powinniśmy zbierać nowych członków, więc zarejestruj się. Wolę nie. Dobra, może jej warto pomóc? Ona nie chce się zarejestrować. A ty co tutaj? Jeśli jesteś, żeby się zapisać, to zaraz z tobą pogadamy. Prawie już mamy tamtą osobę z torbą. Jesteśmy z teamu Star, dzieciaku. Jakby płoniemy jasno, aż blask oślepia. Wiesz, co to oznacza? Nie za bardzo. A, kolejny ignorant! Tak więc... Jestem już w końcu członkiem teamu Star i nie mam żadnego szacunku. Muszę wypracować lepszą rangę. Nie możemy pozwolić, żeby coś takiego szło płazem. Honor naszej drużyny teraz wisi na włosku, więc nie mamy wyboru. Musimy z nimi zawalczyć, nie? Racja! Tak więc dajmy im porządnego kopniaka. Tak więc zapłysnę jak niczym gwiazda. Dobra więc, teraz czas zmierzyć się. Pierwsze starcie z członkinią, tym razem teamu Star! Dobra, więc zostawiam mi się bić wesołaki śródlo. Kota, którego już znamy. Dobra, leć Flamigo! I załatwmy to z gracją. Z gracją na jedynego Wing Attack. Pięknie. Cóż, przygasiliśmy tą światełko gwiazd. Zaraz, to ja powinnam widzieć gwiazdy? No chyba nie do końca. Dlatego taki nikt jak ty jest dobry w walce. Coś jest tu nie tak. Niemożliwe, że cię pokonał. Czy to oznacza, że ja będę musiał walczyć z tym dzieciakiem? Bo jestem wyższy rangą? Prebueno, co to się dzieje? O nie, to przewodnicząca Komitetu Uczniów. Kurczę. Chyba jednak musimy o sobie odpuścić. Nie wierzę, że to ty, Hawkins. Czy wiesz, że nie można tak... Nie musisz walczyć z byle pierwszą osobą? Zawsze możesz zawalczyć ze mną, jeśli będzie taka potrzeba. Ale to tam ci goście z teamu Star. Zaraz, czy to oni chcieli z tobą zawalczyć? Wow! Wybacz, nie do końca ogarnęłam, o co tu chodziło. Teraz łapię. Wy jesteście z tego teamu Star, którzy i chodzicie i zapisujecie różnych ludzi w koło. Pewnie próbowaliście kogoś wciągnąć do swojej grupy, co? Cześć. Nie, takie nie robimy. Dobra, to wiele wyjaśnia. Jako głowa Komitetu Uczniów muszę przerwać, albo przerwanie takiego, albo no, interwencja w takich sytuacjach to moje zadanie. A też dobra szansa, żeby zobaczyć, albo żeby przekazać ci mega wyjątkowy prezent. Dobra, i dostaliśmy Terra Orb, czyli kulę Terra, którą mamy teraz w przedmiotach kluczowych. Dzięki niej będziemy w stanie wykorzystać moc krystalizmu i terrastalizować naszego Pokemona. Nie mogłem prostszego słowa wymyśleć. Dzięki tej kuli będziesz mógł używać terrastalizacji na Pokemonie w czasie walki. Zobaczmy. Po przeterrastalizowaniu jestem pewna, że twój Flamingo będzie mega mocnym, walczącym Pokemonem. Normalnie na to są specjalne zajęcia, ale teraz jest okazja, żeby go wykorzystać. Teraz zobaczysz, na co... Zobaczysz, co to potrafi. Zaraz, co? Ten Pokémon będzie w stanie używać Tetra Pokémonów? Jakiś z tym problem? Przecież chciałeś walczyć. Nieważne. Dobra, mam szansę, bo to w końcu jest nowy dzieciak. W takim razie na miejsca i do walki. No dobra, więc teraz skorzystamy z mocy Terra! Terrastalizacji. No więc kolejny gostek z teamu Star, który podobno jest wyższy rangą wysadowarki Yongusa. W sumie nawet nie muszę się teraz stalizować, żeby
go pokonać, no ale cóż, możemy skorzystać sobie z tej opcji. Ogólnie ona jest jednorazowa i jak ją wykorzystamy, to kolejny raz będziemy mogli ją wykorzystać dopiero po wygranej, a czy po... O Jezu. Po skorzystaniu z centrum Pokémon i miałem z tego skorzystać i oczywiście się zagalopowałem i nie skorzystałem. Dobra, będzie jeszcze ku temu okazja. Ogólnie ta stylizacja zmienia typ naszego Pokémona. Na tym to polega i to tylko wzmacnia ruchy określonego typu. Dobra, twoje Pokémony mnie rzęs wypaliły. Niezła, nawet nie musiałeś korzystać z tej nowej mocy. Ruchy Pokémonów Terra uderzają jeszcze mocniej po terastalizacji, wiesz? Czasami możesz znaleźć też Pokémony, które mają typ Terra zupełnie inny aniżeli normalnie. To całkiem dobra opcja, jeśli budujesz, powiedzmy, strategię. A Terra Orb możesz, no kule Terra możesz nadawać w centrum Pokémon. No cóż, chyba to tyle, co? Hasta la vista. Ja też spadam, hasta la vista. Tak, trochę espanioli się w tryni. A więc tak, ten Team Star to po prostu grupa takich uczniów, którzy sprawiają, znaczy no, sprawiają kłopoty. Raczej nie pojawiają się na lekcjach, raczej i chodzą grupami i przyprawiają prawdziwy ból głowy. Nawet nauczyciele do końca nie wiedzą, co z nimi zrobić. Przepraszam. Ja, no cóż, dziękuję. Tak, więc do zobaczenia. I pobiegła. Zarąbisty plecak Kiwiego. O, Hawkins, już stałeś się wielkim bohaterem. Myślę, że jeszcze zobaczysz tę dziewczynę. Może też jest dopiero co przetransferowana na uczelnię, tak jak ty. No i ten plecak Kiwi pewnie uwielbia jakieś takie miękkie, pluszowe rzeczy. W każdym bądź razie, pomogłeś jej w tarapatach. Dobra. Teraz czas na najgorsze, wspinaczka po schodach. No właśnie. Także po schodach na uczelnię można wejść. Tak więc go to school. Idziemy. Dobra, niepotrzebnie wciskam Y. Dobra, natomiast jeżeli chodzi o miejsca, do których mogę polecieć, to właśnie mogę polecieć. Fly here, fly there i tak dalej. Dobra, rozejrzymy się jeszcze w koło uczelni, bo tu też może coś ciekawego być. Aż silny. To jest słynne schody do Akademii. Niełatwo się po nich wspiąć. No, troszkę ich jest. Dobra, warto się też tutaj rozejrzeć, bo tu też coś może być. Mesa Goza jest niczym pełny stół. Masz... Znaczy no, pełny stół to może ten, jakiś idiom, to jakoś inaczej. Jest miejsce, gdzie jest w zasadzie wszystko. Szkoła, kultura, no dosłownie wszystko. Tak, sklepy i niesklepy i różności. Dobra, jakiś przedmiot może gdzieś tu się kryć. Warto jest się porozglądać po różnych zaułkach i zakamarkach. Dobra, uczniowie sobie gdzieś tutaj hasają. Natomiast nic tu nie ma. Przynajmniej z tej strony. Dobra, tam widzimy kogoś z Pokémonami. Rockruffy! Też są w tym regionie. A jakże? Dobra, idąc dalej, co my tu jeszcze mamy? Tutaj nic nie widzę. Dobra, a czy tutaj... O, tutaj coś jest! Warto było przyjść, mam nadzieję. To co pamiętam, to nie wiem, czy nie był tu przypadkiem Quicklow? Nie, chyba. Bo gdzieś jeszcze były jakieś w miarę użyteczne przedmioty właśnie pokitrane, tylko nie do końca pamiętam gdzie. Dobra. Tutaj wszystko zobaczone. Dobra, więc pozostaje nam nic innego jak pójść właśnie na uczelnię. No dobra, więc chodźmy. Mam nadzieję, że nam się długo nie zejdzie, bo już mamy 20 parę minut nagrania. Znaczy, ogólnie uczelni całej nie ogarniemy od tak, natomiast przynajmniej po części ogarniemy temat w dzisiejszym odcinku, a dalej będziemy kontynuowali w następnym. Hej, jesteś Hawkins. Witamy na uczelni Narenia, czyli pomarańczowej.
To jest właśnie sala główna przy wejściu. Może się tutaj zapisać na różnego rodzaju zajęcia. Zaraz przy recepcji za mną. No a tu z kolei te tutaj ścieżki prowadzą do różnych części szkoły. Jest to miejsce na tyle duże, że nawet można tutaj walczyć, ale z pewnego powodu zabraniają walczyć Pokemonami w głównym wejściu. Ta by chciała wszędzie walczyć. O, panie Hawkins i panienka Nemona. I jak wam się podoba, jakie jest pierwsze wrażenie po wejściu do szkoły? No, po prostu niesamowite. Wyobrażam sobie, że pani Nemona naprawdę, albo no, pani Nemona z pewnością pomogła. Dobra, w każdym razie, no, można się było tego spodziewać po właśnie naszym przewodniczącym Komitetu Uczniowskiego rangi czempiona. Można jej polegać, jak zwykle. No cóż, wiem, jak dbać o moich przyjaciół. No dobra, w każdym razie, skoro o tym mowa, widzieliśmy też te dzieciaki z teamu Star na dole, dyrektorze. Widzieliście ich? Gdzie? No to było niedaleko bramy. Próbowali jakieś wciągnąć do swoich szyków jakąś dziewczynę z plecakiem z Eevee. A to dopiero nowe wieści. Jeszcze można ich tutaj spotkać? W zasadzie Hawkins ich załatwił i pogonił. No nie mów. Oczywiście to bardzo dobrze, że pomogłeś jakimś korząco z uczelni, panie Hawkinsie, ale jednak... jednak wolałbym, żeby tak... No bo żeby unikać ich, może powiedzmy, jakichś zamieszań w okolicy uczelni. Dobrze, pani Konemono. Proszę pamiętać, że pracownicy szkoły są rozwiązywania takich rzeczy. Tak jest, panie dyrektorze. A to dziecko z plecakiem z Eevee, powiadasz. Prawdopodobnie to panienka Penny. Cieszę się, że dotarła ona bezpiecznie do klasy. I pani Konemono. Czy może będziesz na tyle, no powiedzmy, dobra, żeby zaraportować obecność Teamu Star panu Jackowi? Jako twój wychowawca powinien wiedzieć, co się dzieje. Dobrze, proszę pana. No i dobra. Czas leci. Lepiej udajcie się do klasy, a niedługo się zajęcia zaczną. Dobra, jesteśmy w klasie pierwszej A, Hawkins, tak więc chodź, pokażę ci drogę do klasy. No dobra, więc idziemy do naszej klasy. Pierwsza A. Też byłem w pierwszej A. Dobra, nieważne. W każdym razie, dzień dobry, panie Jacobs. Tak, witajcie, witajcie wszyscy. Mam dla was ekscytującą wiadomość. Chcecie ją usłyszeć? Oczywiście. Mówi pan. Dobra, więc powinienem był wam powiedzieć szybciej, ale paru nowych kolegów dołączę do waszej klasy dzisiaj właśnie. Coś tam sobie gadają, zastanawiam się, jak co oni będą. Okej, możecie wejść. Tak z tym przed drzwiami. Albo może na razie nowego jednego kolegę. Dobra, w każdym razie. Czy mógłbyś się przedstawić? Pewnie. Jestem Hawkins. Słyszeliście? Wydaje się być super kumpelski. Dobra. Pewnie każdy z was chciałby poznać trochę Hawkinsa, więc niech każdy może zada jakieś pytanie. Dobra, to ja zadam pytanie. Co najbardziej lubisz w Pokemonach? Uwielbiamy walki, zbieranie, rywalizacje z przyjaciółmi, w zasadzie wszystko. Powiedzmy zbieranie. Naprawdę? Niesamowite. Podobnie jak ja. W zasadzie co byśmy nie powiedzieli, to tak jest jak on. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Ja mam pytanie. Miałem sporo kłopotu, żeby się tu przejść. Co byś chciał osiągnąć? Jakie jest twoje marzenie? Tak więc uzupełnić Pokédex, być silnym trenerem? Może uzupełnić Pokédex. O, to w takim razie cieszę się, bo aplikacja, którą ci zainstalowałam, przyda ci się przy tym. Dobra, dzięki ci Hawkins, że powiedziałeś parę rzeczy o sobie. Ja jestem panem Jacobsem.
Uczę biologii na tej uczelni i również będę waszym wychowawcą. Okej. A tam masz miejsce w drugiej ławce. Szkoda, że nie obok Namony. Dobra, dosyć tego gadania. Teraz... powitajcie. Albo no, zadbajcie o nowego kolegę. Dobra, więc teraz możemy pochodzić sobie i pogadać z różnymi osobami. Szukasz Namony? Została wezwana do pokoju nauczycielskiego. Okej. Dobra, witaj w naszej akademii. Dzięki, że odpowiedziałeś na moje pytania. Dobra, to mamy jeszcze jakieś tam różne teksty. Mniej raczej istotne. Dobra, na razie... Tak, możemy na mapce sobie zobaczyć, gdzie mamy iść i możemy eksplorować. Więc teraz możemy pójść sobie do kafeterii lub do pokoju obsługi. No i mamy naszą też klasę. Dobra, to możemy sobie pójść na kafeterię. Dobra, istnieje też mamy dostępne nowe lekcje, ale to o lekcjach powiem w swoim czasie. Jest tu ktoś, kogo znamy. Siemanko. Orwenie. O, hej, znów się spotykamy. A, pamiętasz mnie, nie? Tak, z latarni. Dokładnie. Dobra. Fajnie, że jeszcze mnie pamiętasz. Kiedy mańcy z Churchill, dobra, nieważne. W każdym bądź razie, nie musisz mi nic mówić, Hawkins, tak? Cała szkoła mówi o tobie. Nowa osoba, która pojawiła się razem i została wprowadzona przez przewodniczącego komitetu, no, powiedzmy, uczniowskiego. Normalnie bym się nie kłopotał, żeby tutaj przyjść, ale skoro już jestem w szkole, to myślę, że pogadam chwilę z nowym celebrytą. Ale musisz mi w czymś pomóc, żeby moje marzenie mogło się spełnić. Czyż pomożemy? Może najpierw, co to za marzenie? Zainteresowany, co? Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, pewnie chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat mojego marzenia. No cóż... może być to trochę zaskoczeniem, ale ja żyję piknikowo! Wspaniałością jedzenia na zewnątrz, przygotowanymi perfekcyjnie kanapkami. To jest to. Nic nie jest tak wspaniałego jak gotowanie, mówię ci. A teraz jeszcze badam recepty, które pomogą Pokémonom czuć się lepiej. To takie naprawdę zdrowe jedzenie. Znalazłem książkę pewnego dnia, która mówi o o takich może mitycznych ziołach. Po prostu jest to specjalny rodzaj zioła, który jest w stanie wyleczyć Pokémona od razu po ich zjedzeniu. Ogólnie podobno występuje tutaj 5 mistycznych ziół. Przynajmniej tak wyczytałem. Wystarczy tylko delikatnie ich skosztować, żeby ich moc zadziałała. Weszła w krwiobieg i wzmocniła system immunologiczny i postawiła nawet trupa na nogi. Te zioła to naprawdę coś. Znajdują się jedynie w regionie Paldei i są naprawdę niezwykle rzadkie. A ta książka też mówi, że są one strzeżone przez Pokémony Tytanów. Oznacza to, że niełatwo będzie je zdobyć. Bo widzisz, te Tytany są pewnie czymś takim. Więc mamy potwory z Strefy Zero. Są to potomkowie ze Strefy Zero, których... albo którzy widzieli te wielkie Pokémony. Są niczym jak ogromne i straszliwe bestie, ale tak naprawdę Pokémony. Jednym uderzeniem mogą zbić całą drużynę. Potwory ze Strefy Zero. Jeden członek z wywiadu właśnie sfotografował właśnie takiego Pokémona znanego jako Donphan, ale wyglądał on zupełnie inaczej, był przeogromny, miał ogromne kły. Monstrualne Pokémony. Ciekawe. Naprawdę, chcę zdobyć te zioła, jednak no cóż, ja nie jestem za dobry w walkach Pokémon. Nie mam też przyjaciół na tyle silnych, żeby pomogli mi w tym. Więc prawdopodobnie nigdy mi się nie uda ściągnąć do tego też tej dziewczyny przewodniczącej. Ale naraz ty się pojawiłeś! Pomożesz mi w tym, będziesz idealny! No dobra.
Nie, zaczekaj, nie musisz jeszcze nic mówić. Po prostu rozejrzę się po tym miejscu, albo po prostu zapiszę ci na mapie, gdzie znajdują się te tytaniczne Pokémony. No dobra. Więc teraz dostaliśmy jakby zapis danych, gdzie możemy znaleźć tytaniczne Pokémony. No i tak, mamy Stony Cliff Titan, Lurking Steel Titan, czyli jakby z tytana kamiennych klifów, czającej się stali, otwartego nieba, trzęsącej się ziemi oraz fałszywego smoka. No i oto jest ścieżka Path of Legends, czyli ścieżka legend. No właśnie, bo w tej grze podążać możemy wieloma ścieżkami. Dobra, no to mamy to. Więcej detali ustalimy po czasie. A oto taki mały prezencik ode mnie. Stardust, czyli hajsik. Hajsik w proszku. Dobra, przemyśl to, proszę. No dobra, no to tak. Mamy właśnie odkrytą jedną z dróg, więc możemy podążać szlakiem legend i zebrać właśnie wyjątkowe Pokémony, ale one się jeszcze na mapie nie pojawiły w sumie. No dobra, to pewnie się jeszcze pojawią. Myślę, że na dzisiejszy odcinek to by było wszystko i ktoś jeszcze do nas dzwoni? To Hawkins, czyż nie? Skachowałem twojego smartfona, więc mogę z tobą teraz pogadać. Mam nadzieję, że nie przeciwko. Jak to skakowane? No cóż, po prostu mam nad nim teraz kontrolę. Jestem Cassiopeia, ale to nieważne. Chcę z tobą o czymś porozmawiać. Słyszałem, że jesteś trenerem z nielada potencjałem. Jeśli to prawda, to mam pewną zadanie dla ciebie. Powiedz mi, Hawkins, czy słyszałeś już o Teamie Star? Tak. Mieliśmy okazję z nim zmierzyć. Wspaniale. To fajnie, że już coś wiesz. W każdym razie, jest to grupa osób sformowana z dawnych jakby uczniów tego akademii i sprawiających kłopoty. Sprawiają kłopoty nie tylko szkole, ale również i innym uczniom. Odmawiają siedzenia grzecznie i bycia na lekcji. Więc planem jest teraz ściągnięcie Teamu Star na dobrą drogę i zmuszenie ich do jakby rozwiązania tej drużyny raz na dobre. Operacja to operacja Starfall, czyli upadek gwiazdy. Ale potrzebuję sojusznika do tej operacji. I chcę, żebyś ty nim był. No dobra. Nie musisz się jeszcze na nic w tej chwili zgadzać. Więcej detali omówimy później. Także do usłyszenia. Ba. Już nam zhakowano smartfona. Już nas wciągnięto w szukanie legend. Co tu się dzieje? O, pańczu Hawkinsie. A proszę jednak, może rozmawiać troszkę ciszej przez telefon. Oczywiście. Bo wiesz, nie chcę, żeby nikt podsłyszał jakieś ważne informacje, czyż nie? Szczerze mówiąc, trzeba być ostrożnym na wiele rzeczy w dzisiejszych czasach. A, i jeszcze pamiętaj o tym, młody człowieku. Podejrzane. Team Star, powiadacie. No dobra. Mam już dosyć długi film, wręcz powiedziałbym ekstremalnie długi film, ale już żeby stało się zadość, to jeszcze pójdźmy do pokoju pracowniczego, bo tam czeka nas Demona. Dobra, więc mamy drugą drogę, czyli właśnie Starfall. Ale jest jeszcze trzecia droga. I któż to? Z kimż to gada nasza Nemona? Bardzo dobrze, czempionko Nemono. Ufam, że zajmiesz się tym za mnie. Z pewnością, możesz na mnie liczyć. Będzie niezła zabawa. Cieszę się, że to słyszę. Jakże dobrego dnia ci życzę. O, wybacz. Któż to był? O, hej, Hawkins. Kto to był? Co, zainteresowany? Ta dama tutaj, nazywamy ją tutaj La Primiera. Jest silna, nas naprawdę jak nikt inny, po prostu niesamowita. Po prostu chce iść jej śladami. W zasadzie każdy ten pewnie.
by chciał. Ale dobra, coś mi się przypomniało. Pamiętam, że nasz nauczyciel pytał się, jakim jest twoje marzenie. Więc mówisz o uzupełnieniu Pokédexu. Ale jeszcze mi wysłuchaj. Powinieneś też spróbować dotrzeć do ranki czempiona, tak jak ja. No dobra. No i właśnie, o to chodzi. Podoba mi się to, więc... dobra, pozwól, że trochę ci opowiem na ten temat. Trener, który dotrze do rangi czempiona, czy tam mistrza, to trener, który wytrenuje naprawdę silne Pokémony. To są trenerzy profesjonaliści, jeśli chodzi o walki. Po prostu wybijają aż ludzi z siedzeń. Publikę może bardziej. Tak więc musisz naprawdę dać z siebie wszystko i dowodnić, że jesteś godnym tytułu przed ligą Pokémon. Wtedy zyskasz go oficjalnie. A żeby to robić, musisz chodzić więcej, nie wystarczą tylko bycie na zajęciach. Musisz zdobyć 8 odznak na 8 stadionach. A kiedy to ci się uda, to będziesz miał do przejścia specjalny jeszcze test mistrzostwa. A wtedy, jak ci się uda, to zostaniesz mistrzem. To marzenie każdego trenera. No i wspanialszy tytuł, jaki można zdobyć. Zdobyłem rangę mistrza podczas ostatniego poszukiwania skarbów, wiesz? No z kolei, jeżeli chodzi o poszukiwanie skarbów, to taki niezależny, specjalny rodzaj zajęć też niedługo się zacznie. Ostatni był niedawno, na początku może tego roku. To naprawdę jest wspaniałe. Wtedy wszyscy opuszczamy szkołę i ruszamy na własną przygodę, uczymy się na własną rękę. Można powiedzieć, że to była moja właśnie taka pierwsza przygoda, gdzie zostałem mistrzem i znalazłem swój skarb chyba. Chociaż nie wiem, może wciąż go szukam. No dobra. W każdym bądź razie mam przeczucie, że będziesz mógł być tak silny jak może ja, albo będziesz naprawdę mega silny, jak będziemy razem współpracować. Dobra, pozwól, że pójdę przedem, albo że zaznaczę ci na apce do map lokalizację stadionów. No właśnie, więc będziemy mieć lokalizację 8 stadionów, 8 liderów, gdzie będzie do zdobycia 8 odznak. Więc mamy do zdobycia 8 odznak, pokonanie 5 tytanicznych Pokémonów. I to jest Victory Road. Dzieje się. Sporo dzieje się. Dobra, przemyśl to. No i teraz mam jeszcze coś. Wzywamy Hawkinsa do gabinetu dyrektora. Zapraszamy. Jeszcze raz, wzywamy Hawkinsa do gabinetu dyrektora. Zapraszamy. No cóż, to nasza postać przeskrobała, że wzywają już ją na dywanik do dyrektora. Tego, myślę, dowiemy się już w kolejnym odcinku, bo ten wyszedł ekstremalnie długi, więc mi pozostaje się wam pożegnać, zaprosić na pozostałe filmy i... cóż, do usłyszenia w kolejnym filmie. To cześć!